mocy artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 20. Sesja bardzo ważna, była to sesja budżetowa. Jednakże przed uchwaleniem budżetu dla gminy Kaczory na rok 2019 uchwaliliśmy inne uchwały, które między innymi obejmowały przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Pogodnego w Kaczorach. No, uchwała ta wywołała szereg dyskusji na temat zasadności przystąpienia do tego planu, ponieważ radni mieli wątpliwości, czy mieszkańcy tego osiedla i mieszkańcy sąsiednich posesji nie będą wnosili sprzeciwu w tej sprawie. Jednakże po wyjaśnieniach złożonych przez panią Wandę Sondej, która jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej, no radni doszli do wniosku, że jednak należy przystąpić do tego planu i go w przyszłości uchwalić. Chodzi tutaj o rozbudowę osiedla poprzez dobudowanie jednego bloku wielorodzinnego. Jest potencjalny inwestor, który chce zainwestować pieniądze, żeby tutaj wybudować mieszkania pod wynajem, czy ewentualne kupno. Następnie no, przystąpiliśmy do uchwalenia budżetu dla gminy Kaczory. Jest to budżet no, w dużym stopniu inwestycyjny. Będziemy realizowali szereg inwestycji. Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych do Morzewa, do Krzewiny, do Śmiłowa oraz ścieżki rowerowej Kaczory-Piła. No tutaj sytuacja jest taka, że przetargi, które zostały ogłoszone, okazało się, że wykonawcy cenę dyktują wyższą niż spodziewaliśmy się w kosztorysie inwestorskim. Wynika to z tego, że w tej chwili zostały uruchomione bardzo duże środki unijne, no i wykonawcy mają bardzo dużo robót i mogą po prostu wybierać sobie po cenach wyższych niż to miało miejsce wcześniej. No ale musimy się do tego dostosować i realizować inwestycje mimo zwiększonych wydatków budżetowych. Następną taką inwestycją, którą chcemy zrealizować w przyszłym roku, chcemy przystąpić do tej realizacji inwestycji, jest to droga Kaczory-Dziębowo. No, myślę, że to jest inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, tak jak i Kaczor, jak i Dziębowa. Będzie to taka trasa, która umożliwi i wędrówki, że tak powiem, piesze i rowerowe, jak i samochodowe. Poza tym no, chcemy kontynuować modernizację ulic w Śmiłowie, w Jeziorkach, w Brodnej, no, w wielu miejscowościach. Następnie chcemy również przystąpić do modernizacji budynku ośrodka zdrowia, jak również będziemy doposażać place zabaw poprzez doposażanie ich jak i budowę nowych. Także jest to w dużym stopniu budżet inwestycyjny. No, dużym takim pozycją w budżecie gminy są wydatki na opiekę socjalną. No, to jest niezależne od nas, po prostu z budżetu państwa są środki na te cele przeznaczone. W naszym budżecie jest to około 8 milionów złotych na budżet, który w tej chwili będzie miał około 32 milionów. Także poza tym takie inne, mniejsze inwestycje, które będziemy realizować, to jest zakup, to jest taka nieustająca właściwie inwestycja, zakup sprzętu do sal wiejskich. Chcemy te sale wiejskie, żeby były w taki sposób modernizowane i doposażone, żeby służyły wszystkim. No i takie inne, jak budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Leśnej w Kaczorach. Jest to problem, który należy rozwiązać, bo przy dużych opadach deszczu mieszkańcy ulicy Leśnej w Kaczorach mają problemy z odbiorem wody, no i należy to w sposób trwały i skuteczny rozwiązać.